Dzień dobry, witam serdecznie. SCI24.pl, Ewa Hansel. Ze mną lider zespołu Lemon. Igor Herbut, cześć. Cześć. Niesamowity występ, oczywiście dałeś czadu, jak zwykle. Staram się. Publiczność szalała. Ale to dzięki tak, dzięki słuchaczom, dzięki publice, która była naprawdę piękna dzisiejszego wieczoru i świadoma, bardzo dobrze nam się grało. Posiadasz niesamowitą wrażliwość artystyczną, którą widać za każdym razem, gdy występujesz, gdy się pojawiasz na scenie, to przekaz, który dajesz, to jest niesamowite odczucie. My zagraliśmy dzisiejszego wieczoru utwory z naszych wszystkich płyt, tak naprawdę. I myślę, że każdy miał możliwość wzięcia czegoś dla siebie. Emocji, muzyki, cokolwiek, w jakiś sposób. My jesteśmy przekaźnikiem i robimy to jak najlepiej potrafimy, jak najlepiej możemy. I wydaje mi się, że to był dobry wieczór, nie tylko dla nas. No, publiczność nie chciała cię wypuścić ze sceny, szalała, dopóki nie zaśpiewałeś Scarlett. Cieszę się, że zechcieli nas jeszcze słuchać po zejściu ze sceny. Aczkolwiek było to dość wymuszone, dlatego że padło wszystko, padł prąd na Full Moon, na naszym ostatnim numerze. Więc to nie było zamierzone, choć tak wyglądało. To jest zabawne. Cieszy mnie to, że ludzie przychodzą na nasze koncerty tak licznie i śpiewają teksty naszych utworów, utworów, które powstają z reguły w ciszy, w ciemnych miejscach, w spokoju, wiesz, przy herbacie, czy przy winie, czy w koniaku, jak wiesz, rozumiesz, po prostu gdzieś tam samotności. I pisząc utwór, później wychodzisz na scenę i naprawdę ten utwór jest na ustach naprawdę ogromnej liczby ludzi. To jest niesamowite. No jest niesamowite. Tak. Największą popularność chyba zdobyłeś, twoja kariera po prostu wystrzeliła po udziale w Must Be The Music, gdzie zresztą wygrałeś program. I jak wspominasz tamten czas? To było 6 lat temu, wyobraźcie sobie to, 6 lat. Niesamowicie. Dawno temu, a i niedawno z drugiej strony. Wydarzyło się od tamtej pory bardzo wiele. Wydaliśmy już w sumie 4 płyty, tak? Mhm. Lemon, Scarlett, Etiuda i tu. 4 płyty w ciągu 6 lat. Myślę, że to jest dobre tempo, ciekawe. Lemon też się zmienia, Lemon się zmienił, skład się zmienił, myślenie się zmieniło trochę, szukanie muzyki, szukanie tekstów, rozwijamy się. Ja mam 27 lat, 28 już będzie teraz w grudniu. Też jako człowiek zmieniam, tylko jako muzyk, jako tekściarz i tak dalej, więc szukam, poszukuję i chcę robić rzeczy prawdziwe, jeżeli popełniam błędy, to chcę je popełniać. No bo to jest jakby element drogi, więc robię co mogę. Pochodzisz z Łemkowszczyzny, dobrze mówię? Tak, z Lemkowyny dokładnie rzecz biorąc, tak, tak. Mhm. Jak twoje pochodzenie wpływa na zespół i to, co tworzysz? Na zespół nie wiem, jak wpływa na zespół, aczkolwiek na to, co tworzę, myślę, że wpływa to utworami w języku łemkowskim, też wrażliwością, myśleniem harmonii, harmonicznym, innym trochę, wschodnim może bardziej, bardziej harmonicznym, polifonicznym, trzygłosowością. To słychać na etiudzie zimowej, gdzie po prostu jest to fajnie zapisane w aranżach. Myślę, że to duże ma znaczenie. Przede wszystkim językiem, który operuje na płytach. To jest ciekawe. Zresztą lem w języku łemkowskim to tylko, on z języka angielskiego włącz, czyli tylko włącz, jakby tak to wygląda. Ja nie jestem Lemon, nie jestem pan Lemon, wiesz co chodzi. Ja jestem Igor, a Lem, on to jest band. I tyle. Jak z chłopakami się dogadujecie? To jest dość skomplikowane pytanie, dlatego że dogadujemy się, jak widzisz, całkiem sprawnie. Jest to Lemon jest taką chimerą po prostu osobowości, którzy są fantastycznymi muzykami, wrażliwymi ludźmi i facetami, którzy po prostu gdzieś tam są artystami, więc wszystko to się przejawia w życiu naszym takim rodzinnym, lemonowym i na płytach, w muzyce. To myślę, że to słychać. To jest fajne.
fajne to jest. To nie jestem ja, tylko to jest 5 muzyków, którzy po prostu robią ten zespół i tworzą go i tworzą piosenki. Występ dzisiejszy był naprawdę mega wspaniały. Jakie plany dalej ma zespół? Jaki plan zespół? Na pewno gramy do września. Do końca września gramy. Dalej zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczymy, co się będzie działo. Sam nie wiem. Sam jestem ciekaw. A jakie marzenia? Marzenia. Ciągły rozwój. Szukanie nowych rzeczy. Jakiś cud by mi się też przydał. Przy okazji. Jaki cud? Nie wiem jeszcze. Jakiś cud się wydarzy, to napiszę, że właśnie wydarzył się cud w moim życiu. Potrzebuję czegoś świeższego, jakichś bodźców cały czas. Jestem takim człowiekiem, że potrzebuję czegoś nowego, inspiracji i tak dalej, i tak dalej. To czego ci brakuje? Bardzo wielu rzeczy. Tak? Chyba jak każdemu z nas. Tak. Myślę, że każdy... Ja mam dość wysoko postawioną poprzeczkę zadowolenia. I kiedy gdzieś tam ją musnę, no to ona automatycznie jakoś tak nagle wskakuje wyżej. I nigdy jej nie mogę przeskoczyć. A to jest fajne. To jest podążenie za jakimś celem. No, jestem młodym gościem, młodym muzykiem, więc jakby dużo przede mną, mam taką nadzieję. No na pewno. Z waszą pomocą, naprawdę. Z pomocą ludzi, którzy będą słuchali naszej muzyki i to nie będzie się odbijało po prostu od ścian te nasze słowa i kolory i dźwięki. To przede wszystkim robimy to dla słuchacza, ale też dzięki słuchaczowi. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę samych sukcesów i czego mogę jeszcze więcej życzyć? Cudu. Cudu, tego cudu. Cudu, który na pewno się zdarzy. Mam nadzieję. Na pewno. Do zobaczenia.